Szczęść Boże, moi drodzy, witam gorąco i serdecznie 3 maja 2023 roku, święto narodowe, święto uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dziś chcemy Bogu podziękować również w naszych modlitwach za prowadzenie, za opiekę, za to, że Pan Bóg strzeże naszej ojczyzny, naszego narodu, za to, że my dziś możemy w bezpieczeństwie i pokoju kształcić nasze dzieci, naszą młodzież, pracować i służyć. Chcemy też wsłuchać się w Słowo Boże, bo Pan Bóg każdego dnia ma dla nas wskazówki, jak postępować, jak działać dla naszego wspólnego dobra. I w dzisiejszym tekście, w 3 Księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, 2 wersecie, odnajdujemy takie słowa. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, Pan Bóg nasz. Dążymy w naszym życiu do świętości, naśladując Chrystusa, chcielibyśmy być takimi świętymi, jakim On był. Nie udaje nam się to. Musimy to przyznać. Wiele razy potykamy się na naszych drogach, wiele razy z tej właściwej drogi odchodzimy w prawo czy w lewo. Nie udaje nam się utrzymać wewnętrznego pokoju, ale też i pokoju z innymi ludźmi. I to, co dzieje się w moim sercu i w moim życiu, ma przełożenie na moją rodzinę, na społeczność, w której funkcjonuję, a jeśli zbierze się nas jeszcze większa grupa, to ma też przełożenie na funkcjonowanie całego narodu i całego państwa. Konstytucja 3 maja została uchwalona jako pierwsza w Europie, a druga na świecie w następstwie wydarzeń, które bardzo mocno skłóciły cały naród, obojga narody, bo to była Rzeczpospolita, dwojga narodów, w obliczu niebezpieczeństwa rozbioru naszego państwa, w obliczu zbliżającej się katastrofy. Te działania ludzkie zostały podjęte zbyt późno. Opamiętanie przyszło zbyt późno. Następstwem tego były lata niewoli, lata wychowywania dzieci, młodzieży pod zaborami najeźdźców. Moi drodzy, dziś nie powinniśmy się dziwić tym, którzy walczą o swoją wolność i suwerenność, którzy walczą o każdy centymetr swojej ziemi, bo oni wiedzą, doskonale wiedzą, co to znaczy być pod czyimś zaborem, uczyć się myślenia nie swojego narodu, ale innych narodów, oddawać to, co najcenniejsze tym, którzy okupują dane miejsce. Chcemy dziś wsłuchiwać się w to Słowo Boże i próbować być jak najbardziej świętymi. Próbować jak najbardziej budować dobro wśród nas. Przebaczenie, miłość, nieść pokój wszędzie tam, gdzie ludzie są ze sobą niedogadani, gdzie nie potrafią znaleźć nici porozumienia, gdzie dzieje się niedobrze. Bowiem wiemy, do czego to, co jest podziałem pośród nas samych, może doprowadzić. To prowadzi do rozpadu małżeństw, rodzin, to prowadzi do rozpadu społeczności, które ze sobą powinny budować, a nie niszczyć. To prowadzi do upadku całych narodów. Dlatego bądźmy dziś świętymi, jak świętym jest nasz Bóg. Starajmy się jak najbardziej być świętymi, aby nic złego się nie działo i nic złego się nie wydarzyło w tych miejscach, do których postawił nas Pan Bóg, do naszej służby i do naszej pracy. Przyczyniajmy się do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. Przyczyniajmy się do uwielbienia chwały naszego Boga, naszego Zbawiciela, który troszczy się o nas, który za nas zmarł na krzyżu Golgoty, który nas odkupił właśnie do wolności, abyśmy samodzielnie mogli stanowić o swoim bycie, o tym, kim jesteśmy, o tym, co chcemy robić i abyśmy z nadzieją mogli patrzeć w przyszłość. Życzę Wam dziś w tym świętowaniu, na różnych uroczystościach patriotycznych, czy też w odpoczynku na łonie natury, bo wielu z naszych współobywateli udało się na taki odpoczynek. Życzę refleksji nad stanem mnie samego, nad stanem społeczności, którą tworzę, nad stanem naszego państwa, refleksji, która niechaj będzie przyczynną modlitwą, pobudzeniem do przyczynnej modlitwy za przyszłość, za dobrą przyszłość dla każdej i każdego z nas. Pomódlcie się proszę ze mną. Panie Boże, dziękujemy Ci za dar wolności.
Dziękujemy Ci za to, że możemy dziś cieszyć się i radować, za to, że przywróciłeś naszą ojczyznę na mapę całego świata, za to, że możemy jako naród tworzyć i budować dobro nie tylko dla siebie, ale też i dla naszych dzieci. Ty dałeś nam ziemską ojczyznę, abyśmy się o nią troszczyli, nią opiekowali, o nią walczyli, ale też ją budowali i wzmacniali dzięki naszej wierze i dzięki wartościom, które poznajemy z Twojego Słowa. Pozwól nam, Panie, być świętymi. Pozwól nam, wszędzie tam, gdzie nas posyłasz, głosić, jak wspaniałe i dobre jest imię Twoje, jak wspaniałym i dobrym Bogiem jesteś, który chce w obfitości każdego dnia i nam błogosławić. Przyjmij, Panie, chwałę, cześć i uwielbienie, bo godzien jesteś tego wszystkiego, a to ofiarujemy Ci dziś z głębi naszych serc. Błogosławionego, dobrego świętowania. Niech Pan Bóg będzie z Wami.